Hej kochani! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Miłosz z kanału Milomazur. Siema! U niego na kanale też będą nasze wspólne filmiki, a ten swoją drogą nie jest jedynym naszym wspólnym, bo jeszcze będziemy coś nagrywać, ale zerknijcie, zobaczcie, czy już jest na kanale. Na razie Wam nie zdradzę, co to będzie. No i co się będziemy nagrywać? Dzisiaj nagrywamy Q&A. Tak, odpowiadamy na pytania, które Was najbardziej nurtowały. Mi zadawaliście pytania pod postem na Instagramie. Wybrałam takie, które najczęściej się powtarzały. Wiadomo, jakie powtarzało się najczęściej. Ale na to w tym filmiku też odpowiemy. No w sumie możemy zacząć. No, a to gdzie jest pierwszy? Pierwsze pytanie. Od którego roku się znacie? Pamiętasz? Od którego roku? No, 2017. Serio? Mhm. No, to 2017, od 3 lat chyba. Od 3 lat właśnie, 3 lata już będą mijać. Więc w sumie to jest sporo czasu. Do której klasy będziecie szli po wakacjach? Możesz pierwszy powiedzieć, uwaga. Ja idę do 8. Tak, Miłosz idzie do 8, a ja właśnie 8 skończyłam i idę do pierwszej liceum, bo właśnie ogólnie wybrałam liceum, a nie technikum albo szkołę branżową. Kolejne pytanie. Jak często się widzicie? No nie za często. Dwa razy na rok. No, dwa razy na rok, albo raz też było chyba, że jeden raz się spotkaliśmy w ciągu roku, bo mieszkamy praktycznie, no nie do końca na drugim krańcu Polski. 3,5 godziny jakoś. No, przynajmniej, albo jeszcze więcej. No, nawet jeszcze więcej. Bo ja mieszkam w Gdańsku, a Miłosz mieszka... Pyczkowa Cieplanski. Tak. No więc to jest spory kawałek drogi, tym bardziej, że na przykład w ciągu roku szkolnego ja zbyt często nie jeżdżę sobie po Polsce tak po prostu, a do Piotrkowa to chyba jeszcze ani razu nie zawitałam. No więc tylko w wakacje się widzimy. Tak. Jeszcze raz w majówkę chyba się spotkaliśmy. No w każdym razie jak jest wolne. No, dość rzadko. Dobra. Jak się poznaliście? To jest ciekawa historia. Dobra, ja pamiętam. Ja też, ale możesz powiedzieć. Byłem na plaży i wtedy nawet nie znałem Oliwki i wychodziliśmy chyba z tatą i tam z mamą i Marcelem i szła Oliwka. No i tak. Podeszła do taty. Ja wtedy kojarzyłam gdzieś tam coś tam z YouTube'a Miłosza tatę, w sumie no Miłosza tatę, a nie jego do końca. I akurat w momencie, kiedy ja z moją rodziną, tam mamą, tatą i bratem jechaliśmy na plażę i szliśmy już praktycznie tym wejściem, to Miłosz i jego rodzina wychodzili, no i ja podeszłam do taty Miłosza się zapytać o zdjęcie. I jakoś tak się potem dostało, że się spisaliśmy. I spotkaliśmy się na nagrania i do tej pory się tak to jakiś czas pewnie spotykamy. W sumie to dziwnie. W sumie to dziwnie. Czy pójdziecie razem do szkoły? Nie. Bo, tak, na pewno. No, oczywiście. Po pierwsze, mimo tego, że jesteśmy w tym samym wieku, to ja poszłam rok wcześniej do szkoły, więc ja będę zawsze w klasie wyżej. No i mieszkamy daleko od siebie, więc nie, nie ma takiej opcji. Nie, chyba nie. Czy macie zwierzęta? Tak. Tak. Ja mam myszkę Nugata. Myszkę, która się nazywa Nugat, oraz pieska Jogiego, a Miłosz masz? Dwie świnki morskie. Tak. Czy macie rodzeństwo? Tak. Mam rodzeństwo. Brata. Ja też mam brata, Michałka, a ty masz Marcela. Bardzo się lubią. Więc nie fajnie, bo się super dogadują. O to też było pytanie, czy właśnie nasze rodzeństwo się lubi. Myślę, że bardzo, tak widać. Grałem sobie w jakieś Pokémony teraz. Pokémony? No. O, no to nieźle. Pytanie kolejne. Czym sobie nawzajem imponujecie? Ciężkie pytanie. Nie wiem, czy... No ja myślę, że twoja jazda na hulajnodze, bo wiecie, jak ktoś zna Miłosza, to wie, że on robi różne triki i tak dalej. Ja myślę, że to jest super. Podziwiam cię. Czekaj. Dzięki. Poczekaj, no nie. Już się przykładasz. Czekaj. Już się przykładasz do filmów. Dziękuję bardzo. A proszę bardzo. Dobra. No, tak chciałam powiedzieć od samego początku. Kolejne pytanie. Gdzie się poznaliście? Na plaży. Na plaży. Przed plażą. I wtedy się poznaliśmy, ale jakoś tak nie do końca. No, tylko bardziej... na... Tylko cześć. No i tylko Snapchat tam był jakiś i nic więcej. No a potem to się spotykaliśmy na nagranie, tam w City Hours byliśmy razem. U mnie od jakiegoś czasu też, co jakiś czas nagrywamy. Więc tak. Byliśmy razem, no i nagle teraz zawala się pytania. Następne pytanie.
Słucham. To muszę znaleźć. Czekajcie. O, czy jesteśmy spokrewnieni? Nie. Nie, nie jesteśmy spokrewnieni. Są jakieś domysły, że my jesteśmy kuzynostwem, ale nie wiem skąd one pochodzą. Nie jesteśmy w żaden sposób spokrewnieni. Tak. Rozwijamy wszelkie wątpliwości. Ulubiony film? Ciężkie pytanie. Nie oglądam za bardzo filmów. A Netflixa? No Netflixa. Mogę powiedzieć serial ulubiony, a filmu to ja nie mam. Ja mam na odwrót, bo ja nie mam ulubionego serialu zbytnio, bo nie oglądam. A film to myślę, że do wszystkich chłopców, których kochałam, jeden i dwa. Ja też nie oglądałem. A serial? Nie oglądam seriali, ale obejrzałem chyba tam z dwa i... A jaki? No i kolejne pytanie. Nie, no ja chyba... Jaki serial? Nie, no... Stranger Things. O, no zawsze no coś. I to. Dobra. A filmów nie oglądam. Kto pierwszy założył kanał? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja pierwszy filmik wstawiłam, z tego co pamiętam, w kwietniu 2014, dokładnej daty, czyli którego kwietnia nie pamiętam. A ty? To chyba ty byłaś pierwsza. Ty? No. A ty byłaś kiedy? Pierwsza. 2000... Nie wiem, ja nawet nie pamiętam. Ale nie przypominam sobie, że ja to był 2014. Wydaje mi się, że Oliwka miała pierwszy. Dobra. Wydaje nam się, że ja miałam pierwszy. Jeśli ktoś wie, to może nas poprawić, jeśli komentarze są włączone. Bo ogólnie to chcę tak powiedzieć, że to nie ja wyłączam komentarze, tylko robi to YouTube ze względu na ustawę, która jakiś czas temu weszła. Pod moimi niektórymi filmikami są komentarze włączone, pod niektórymi zostają wyłączane, ale nie robię tego ja, bo ja zawsze się cieszę, jak te komentarze jednak są. To pod moimi nigdy nie ma. No bo to właśnie wina tej ustawy, jakaś tam jest o ochronie dzieci, więc nieźle. Jakie dziwne smaki lubicie? Masz coś takiego? Dziwne? No. Nie wiem, co jest dziwne. Na przykład połączenie smaków. O, myślę, że to jest dobre. Dziwne połączenie, które lubię, smakowe, to jest na przykład nuggetsy albo frytki z McDonalda z lodami albo z shake'iem. To kocham. O, ja w ogóle wszystko z maka, nawet tego cheeseburgera mogę jeść sobie z lodem albo z shake'iem tak jednocześnie. Te smaki są dla mnie przepyszne. Nie wiem, jak to się dzieje. No to ja mam tak samo. Albo z frytkami często jadę, ale to już nie. O, frytki też są dobre. Ale później zęby po tym bolą, jak bierzesz na przykład gorącego hamburgera i później bierzesz na przykład lodem, to bolą zęby. No ja też mam prawdziwe zęby i myślę, że to jest takie jedno z najdziwniejszych moich ulubionych połączeń smakowych, bo jakoś o innym nie mogę pomyśleć, na nic nie wpadam, a ty masz? Wiem co jem, tak. Jesz chleb z rosołem? Nie. No to ja jem. Ja niektóre zupy jem z chlebem ewentualnie, ale nie przypadam za zupami jakoś ostatnio. No to ja wszystkie zupy z chlebem jem. No i teraz czas na ostatnie pytanie, które przewijało się zdecydowanie najczęściej i myślę, że stanowiło co najmniej 50% pytań, a jeśli nie to samo pytanie, to inne z tym związane. Co nas łączy? Uwaga, odpowiemy. Wszyscy ciekawcy teraz dostaną odpowiedź na swoje pytanie. Uwaga, co nas łączy? Przyjaźń. 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 Dużo osób albo myśli, że jesteśmy razem, albo że byliśmy razem, a jak myślą, że jednak już nie jesteśmy razem... To czy będziecie razem? To czy będziemy razem, albo że sobie idealnie pasujemy i nas pięknie szipują, ale nie byliśmy nigdy razem, jesteśmy znajomymi i... Tak, odpowiedzieliśmy w końcu na to pytanie. Odpowiadamy na nie w ogóle chyba za każdym razem, no, spotykamy. No i nadal są... Ale i tak właśnie są takie pytania, bo niektóre osoby o tym nie wiedzą, więc rozwialiśmy wasze wątpliwości. No i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was serdecznie na nasze social media, Instagramy, fanpage na Facebooku masz? Mam chyba coś tam. No, wszystko jest w opisie, na kanał Miłosza też was zapraszam, bo będziemy nagrywać jeszcze oprócz Q&A na kanał Miłosza dwa takie dość ciekawe, niecodzienne filmiki. Dziękujemy za oglądanie, pa pa! Siema! Czekaj, na 3-4 mówimy hej kochani, co ty na to? Hej kochani, dobra. Dobra, 3-4. Hej kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Miłosz z kanału Minomazur. Witam, witam. Możecie do niego zerknąć? Nie. Myślę, że jak powiem nazwę, to i tak się skapną. Opowiem, że u ciebie też będą nasze wspólne filmiki. Dobra.